Plus. Same sztosy. Justyna i Kuba ze mną, The Dumplings. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Widzieliśmy się ostatnio przy okazji trzeciej płyty Raj. No i chyba wiecie, że muszę zacząć od pytania, o co chodzi? Czy to trzecia, ostatnia? Zawieszenie działalności, współpracy? Musimy to wyprać, te brudy. Nie, absolutnie. Zawieszenie. Robimy sobie przerwę małą. Ze względu na to, że po pierwsze na nie zasłużyliśmy, po drugie czujemy taką potrzebę. No i co, Kuba? No dokładnie tak jak Justyna powiedziała, bardzo ciężko pracowaliśmy przez ostatnie 6 lat i postanowiliśmy na chwilę odpocząć od projektu The Dumplings, pozbierać doświadczenia, żeby potem wrócić ze zdwojoną siłą, więc stąd taka decyzja. Myślę, że brudów nie trzeba prać, ale faktycznie wszędzie, gdzie teraz pojawiamy się na wywiadach, to pytanie jako pierwsze. No ale dobrze, no myślę, że więcej ludzi będzie wiedziało, że nie kończymy kariery i że między nami wszystko jest w porządku, to tym chyba lepiej. No dobrze, to mamy załatwione, jakby odhaczone formalności. No to powiedzmy teraz o tym, co się dzieje obecnie, bo zanim zrobicie sobie przerwę, to jesteście w trasie. Trasa nazywa się Przykro Mi. Wyszedł klip. Klip, jak go oglądałam, ciarki mnie przechodziły, bo jest obrazem mocnym. Powiedzcie kilka słów o w ogóle pomyśle, czy to było tak, że przyszedł ktoś do was z pomysłem, czy pomysł wyszedł od was na obrazek do numeru? My gdzieś tam zawsze powtarzaliśmy, że łączymy się z różnymi innymi artystami i dzięki temu jakby wychodzi nasz cały całokształt. Cały Boże, dzięki temu jakby powstaje ten nasz całokształt. I tutaj była taka sytuacja, że został nam zaproponowany ten scenariusz. Naszym wkładem jest piosenka, która go zobrazowała bardzo dobrze. A klip jest wyreżyserowany przez Filipa Brenta i Ines Kujde. I oni zaproponowali to, żeby ten klip zainspirować takim zdjęciem bodajże z lat 70., które się nazywa Najpiękniejsza śmierć na świecie. Jest to zdjęcie kobiety, która skoczyła z najwyższego piętra Empire State Building i wylądowała na samochodzie ONZ-u, które było pancerzone. I ona po prostu wyglądała, jakby się położyła. I student ASP, no nie ASP, ale no coś w tym stylu, odpowiednik amerykański, zrobił jej to zdjęcie i ono jest takie dosyć ikoniczne i znane. I tym zdjęciem jest zainspirowane to wideo. Bo tam jest dużo motywów poukrywanych, bo Filip też jest bardzo wykształconym artystą w Londynie. Studiował właśnie sztuki różne. Też jest bardzo zdolnym rzeźbiarzem i dużo różnych dziwnych rzeczy robi. A Ines to trochę przetłumaczyła jeszcze na taki język wideo i to jest ich takie jakby wspólne dziecko. Chyba pierwsza też taka wspólna współpraca. Powiedzmy to bardziej pod jakby klipy muzyczne. Więc taki jest efekt współpracy tych wszystkich ludzi. Bardzo dobrze podkreślili tę piosenkę i smutek, który w niej jest zawarty. Bardzo mocno. No ja miałam dreszcze. No to chodziło. Pomyślałam sobie, może jestem już za stara na takie mocne obrazy. No bo jest to, ale artystycznie bardzo mocne, no i takie mocne emocjonalnie. To trudne jest chyba, żeby przekazać w kilka minut taki ładunek. No i mi się udało zrobić to bardzo dobrze i bardzo pięknie. Zagrajmy może w tym momencie, co ten numer? Pewnie. Gramy? Czemu nie? The Dumplings, Justyna Kuba cały czas ze mną. Gramy numer, do którego można już od paru dni popatrzeć, podejrzeć się klip i do rozmowy powracamy. W rękach pochwała cienia, oczy już bez łez. Ktoś powie to zgryzota, mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów. Śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon. Przykro mi, ja
Justyna Kuba, The Dumplings ze mną. Wiemy, że będzie przerwa w działalności pod szyldem The Dumplings. Wiemy, że klip przepiękny jest. Wiemy, że trasa. I jak przyglądałam się, jak dużo miast macie na liście, tak sobie pomyślałam właśnie o was, ale dużo pracujecie. My lubimy dużo grać. Zawsze powtarzaliśmy to, że chcemy grać jak najwięcej koncertów, docierać do małych miejscowości też, żeby nie wybierać samych dużych miast, bo sprawia nam ogromną przyjemność granie w małych miastach. I też tak jest na tej trasie. Docieramy do tych mniejszych, do większych. Chcemy tak pięknie się zaznaczyć jeszcze na koniec, przed przerwą. Też przygotowujemy kilka rzeczy koncertowych, które będą całkiem inne niż trasa Raj. Dlatego trasa nazywa się Przykro Mi. No, myślę, że trzeba to po prostu nie zobaczyć. Nie ma co opowiadać i zdradzać niespodzianek. Koniecznie trzeba będzie zobaczyć. A w Warszawie będzie podwójna okazja, bo jest ten drugi termin. W Warszawie i w Poznaniu. A, no właśnie. Tak, jakoś te miasta cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem. Ale tak naprawdę jeszcze jest trochę czasu, więc nie wiadomo, może gdzieś tam jeszcze się pojawimy. To jeszcze wiem, z tego co wiem, to jeszcze się trochę klaruje, więc może jakieś daty jeszcze się pojawią dodatkowe. No i tak, i szykują się. Warszawa 20 grudnia i 30 grudnia. 20 już tam ostatki biletów. A 30 można zrobić sobie niezły bifor przed Sylwestrem. To można rozpocząć i skończyć w nowym roku. Dokładnie. Ale co, wy gracie Sylwestra, czy nie? Gramy. Czyli no to jeszcze jest chyba nieogłoszone, więc nie. A, czyli nieoficjalnie wiadomo, że jeszcze pracuje się do końca roku. Tak, do tak, samego tak, rana. Dokładnie. A czy to jest tak, że nowy 2020 już otwieracie bez The Dumplings? Czy jaki jest ta granica? Nie do końca. My też jakby... To zawieszenie i całą tą informację, którą wypuściliśmy do mediów, też nie polega to na tym, że kompletnie nic się nie będzie działo z tym zespołem. Bardziej chodzi o taką dłuższą przerwę wydawniczą tak naprawdę. No i koncertowo-trasową też. I koncertowo-trasową, głównie jakby koncertowo-trasową, ale nie upieramy się przy tym, że na przykład nic się nie pojawi, bo jeżeli będą jakieś tam możliwości, będziemy na to czas, to może tak być. No to my sobie sami wymyśliliśmy, no nikt nam tego nie kazał robić, więc jesteśmy sami sobie panami. I paniami. I możemy po prostu zmienić zawsze zdanie jak szybciej, jak będziemy chcieli i nam będzie czegoś brakowało, więc to jest bardzo dowolna kwestia. Czyli jak się zdarzy na przykład za pół roku, że pomyślicie sobie na spotkaniu towarzyskim, zagramy jeden secret koncert, to zrobicie. Dokładnie. Pewnie. Tak. Nie będziemy się ograniczać. My robimy w życiu to, na co mam ochotę i się tego trzymamy. Nikt nigdy nam nic nie będzie kazał. Dobrze. Zagrajmy w tym momencie coś. Co gramy? Z Raju? Pewnie z Raju, nie? Może tam, gdzie jest nudno. O, dokładnie. Tak. Ty już mówiłam ostatnio, że bardzo lubię ten numer. Jest to też nasz ulubiony numer, zdaje się. No dobrze, ekstra. Gramy. Justyna Kuba, The Dumplings cały czas ze mną. Zabierz mnie tam, gdzie głos obowiązku, a kompletny brak serca. Zabierz mnie tam, gdzie ciało nie płonie, wszystko jest rozsądne odpowiednie. Zabierz mnie tam, gdzie głowa spokojna unosi się myślą czystą. Zabierz mnie tam, gdzie będzie nudno, ale gdzie będę szczęśliwa. Gdzie to jest? No gdzie to jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej chcę. Gdzie to jest? No gdzie to jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej chcę. We'll be right back.
pokaż mi świat, gdzie myśli nie słabną w innym uścisku. Pokaż mi świat, gdzie delektują się dobrą zasadą i Bogiem trudem. Pokaż mi świat, gdzie głowa spokojna unosi się myślą czystą. Pokaż mi świat, gdzie miłość ma źródło poprawne jedynie. Gdzie to jest, no gdzie to jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej chcę. Gdzie to jest, no gdzie to jest? Powiedz mi, proszę powiedz mi. Chcę być tam, oddychać tam. Spokoju, spokoju, spokoju więcej chcę. Zabierz mnie tam, gdzie głos obowiązku, a kompletny brak serca. Zabierz mnie tam, gdzie ciało nie płonie, wszystko jest rozsądne, odpowiednie. Zabierz mnie tam, gdzie głowa spokojna unosi się myślą czystą. Zabierz mnie tam, gdzie będzie nudno, ale gdzie będę szczęśliwy. Justyna i Kuba, cały czas ze mną, The Dumplings. Rozmawiamy o różnych rzeczach, o życiu, o muzyce. Nie dopytałam cię, Kuba, a propos klipu, bo ty też masz, zebrałeś doświadczenie jako reżyser klipu. Marcelinie robiłeś klip. Tak, tak, to prawda. To nie jest jakaś długa, interesująca historia, po prostu kiedyś obmyślaliśmy jakieś plany, co możemy zrobić jeszcze przy tej płycie i ja rzuciłem, że chętnie bym coś wyreżyserował. Jakoś tak udało mi się pozbierać ludzi chętnych do pracy i zrealizować ten projekt. Też nie było jakoś super łatwo, ale myślę, że jak na taki debiut bez wykształcenia w tym kierunku, to nie wyszło najgorzej. Tak, wyszło bardzo dobrze. Wyszło bardzo ładnie. Myślę, dziękuję. myślę, że jeszcze może kiedyś to się przydarzy, jak będzie trochę więcej czasu, bo też wymaga bardzo dużo przygotowań. Już teraz wiem o tym. Powiedzcie mi, bo krążymy, jakbyśmy nie chcieli, wokół małego zawieszenia, większego, kto wie. I co będzie się działo? Jak wasze przygody muzyczne się potoczą? Jak wasze życie będzie się układało? Czy już jest jakiś plan, czy na razie nie, bo musicie się wyluzować? No co na mnie patrzysz? Ty jesteś panie, pierwszy. Panie przodem. Nie, no ale w tym przypadku panowie przodem, opowiadaj. No na pewno taka rzecz, której już można powiedzieć, to jest płyta z Piotrkiem Roguckim, moja wspólna w duecie. Znowu, ale tym razem będzie pierwszy duet z drugim mężczyzną, więc no tyle mogę powiedzieć, że w przyszłym roku, jakoś na początku myślę, na pewno w pierwszej połowie, o tak to określę, pojawi się cały album, singiel jeszcze w tym roku i też zapowiada się to bardzo ciekawie, bo to będzie, myślę, że taka odsłona i mnie i Piotrka, która jeszcze nie była pokazywana na światło dzienne. A tak, jeśli chodzi o inne projekty, no to nie mogę jeszcze mówić, bo jakby prace trwają, więc na pewno to wszystko się będzie też pojawiało w jakimś tam bliżej nieokreślonym, najbliższym czasie. Ale trochę się pozbierało takich prac właśnie jako producent, no ale jakby teraz wszystkie siły jeszcze są wkładane jakby w pracę i trasę The Dumplings i potem przygotowania właśnie z Piotrkiem Roguckim. Bo tam już był zwiastun, poszedł cover Tilawu. Ja tak słuchając tego numeru... No dobrze, że powiedziałeś Tilawu, bo wczoraj się widziałem z Piotkiem i powiedział, że tam ekipa, z którą akurat teraz pracuję tam też jako aktor, to powiedział, że super tego Ciechowskiego zrobiliście. Naprawdę. Więc
Niektórzy w ogóle, można i tak. Dokładnie. Niektórzy nawet nie wiedzą, że to jest cover i myślą, że to jest nasz utwór. No bo to jest tak odświeżone i tak zrobione na nowo, że tak naprawdę... No tekst jest tylko i wyłącznie zaczerpnięty. Ja po tekście się zorientowałam. To są większości ludzie, którzy znają i ten tytuł i tak jakoś na to nie wpadli. Ale to jest miłe, wydaje mi się, że nie ma co tutaj się... Ja myślę, że to jest tylko i wyłącznie komplement. Że jakoś dało nam się to zrobić inaczej. Ale rozumiem pomyłkę chyba, bo tam to jest ten kraj Wojciechowskiego, obywatele GC, to też gdzieś tam... Ten kraj gdzieś się powtarzało. Może tak, może jakimś takim... Może tylko usłyszeli jeden wers Tropem z tropem skojarzeń, może tak. A czy ta płyta będzie no właśnie jakąś taką... W stronę Ciechowskiego? Albo Tilawu. Ale czy ten jeden cover to jest tak, że to będzie tylko ten jeden numer, czy coś jeszcze tam podobnego się trafi? W sensie w takim stylu, czy w ogóle z coverów? Z coverów. Nie, z coverów nie. Raczej już tylko nasz autorski materiał i przekrój stylistyczny. Kurczę, no też jest dosyć szeroki, ale wydaje mi się, że to jest spójne. No my sami jesteśmy zaskoczeni, bo tak naprawdę to jest płyta chyba, nad którą najdłużej do tej pory pracowałem, ja przynajmniej w swoim życiu, bo to trwa ponad rok. My z tym zawsze zamykamy nasze rzeczy tak w mniej niż, no w 3 miesiące maksymalnie. Więc... Pamiętam wasze opowieści, że 2 tygodnie nagrania, ciach, bach. No tak, a potem jeszcze są miksy, jakieś dopracowywanie i tak dalej, ale sam jakby etap pisania piosenek jest bardzo szybki i płynny. A tutaj faktycznie to przez to, że ja i Piotrek mieliśmy dużo pracy, to trochę jakby więcej czasu nam to zabrało, ale no ma swoje plusy i minusy, może tak. I poczekamy w przyszłym roku, posłuchamy. Dokładnie, zapraszam. I to się nazywa jak? Waszymi nazwiskami po prostu? Tak, Kraś Rogucki. Zapożyczyliśmy trochę od Smolik i Kev Fox. Mm-hmm. To zmieniliście nazwiska. Dokładnie. Justyno, a co u ciebie będzie się udziało? Różne rzeczy. Też zajmuję się rzeczami nawet nie muzycznymi, mogę tyle powiedzieć, przepraszam. Ale tak w sumie nie chcę o tym mówić, bo nie chcę zapeszać, ja to tak mam. Że jak już coś osiągnę w tych rzeczach, to wtedy będę mogła o tym mówić. Także na razie u mnie tajemniczo bardzo. A mogę trochę gdzieś tak krążyć, najpierw będziesz mówiła pomidor, bo pamiętam, że dawno temu rozmawiałam z chłopakami z Rys i oni tak mówili o tobie, że trochę się boją, że im uciekniesz do szkoły filmowej. Nie, zupełnie to jest nie około artystyczne. Wręcz... Trochę jest sztuką. No jest sztuką. No w pewnym sensie jest sztuką, ale chyba bardziej jest takim sportem. Takim niekonwencjonalnym. O kurczę. Konwencjonalny. Ale mi zarzucisz teraz zagwozdkę. No i tak. Ja bym się nie domyślił po określeniu konwencjonalnym. Znaczy ja generalnie nigdy w życiu bym nie przypuszczała się, że za to się złapię, a się okazało, że całkiem mnie to pasjonuje. Pomyślałam sobie o pole dance, ale to chyba... Nie, w ogóle nie jest wręcz... To jest taki... A to sport? A to bardziej nawet męski sport, bym powiedziała. Chociaż teraz w tych czasach ciężko określić, co jest męskie, a co... A rugby? Nie, powiedziałam niekonwencjonalny sport, więc nie biegam z piłką. No. No dobrze, będę się zastanawiać tutaj, bo jest to... Słuchaj, jak zejdziemy z anteny, to ci powiem. Dobrze. Tylko nie zdradzaj potem. Litujesz się nade mną. No dobrze, kochani, powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, bo tak jak sobie, przygotowując się do rozmowy z wami, pomyślałam sobie, że fajnie się gdzieś tutaj domyka taka klamra, bo wy robiliście, wspieraliście Fundację Rock and Roll wcześniej, teraz też już jesteś zaangażowana w rzeczy takie społeczne. Wydaje mi się, że fundacja też i te działania zostały docenione ostatnio nagrodami. I co ostatnio, co w najbliższym czasie będzie się działo? Tak, współpracowałam znów z Fundacją Rock'n'Roll, bo za pierwszym razem na początku roku z Kubą zrobiliśmy piosenkę dla nas z okazji oddawania 1% podatku. A teraz przy okazji Dnia U, czyli Dnia USG Piersi dla Kobiet, zrobiliśmy bardzo fajne wideo, które gdzieś tam ma promować, że tak powiem, badanie piersi wśród kobiet, bo wiadomo, że w naszym kraju bardzo duża jest wykrywalność tego raka. I gdzieś tam ma na celu ta kampania uświadamianie kobiet, że raz w roku powinny się wybrać, niezależnie od wieku, to jest mowa do 40 roku życia. Od nawet 20 roku życia, gdzie nie mówi się to kobietom, bo tak naprawdę dziewczyny młode myślą, że po 30 dopiero powinny pójść na badanie. A tu się okazuje, że wcale nie, że i te młode dziewczyny powinny chodzić.
No i sama kampania na celu też, żeby wielkie jakby korporacje zrobiły dzień wolny dla kobiet, żeby poszły do lekarza zbadać się. No i można zobaczyć piękne wideo, w którym jestem ja i jest też Andrzej Smolik. I tam opowiadamy o tym. Ważne rzeczy. Tak. To co, odsyłamy do waszych mediów społecznościowych, bo myślę, że tam najwięcej informacji na bieżąco będzie wpadało. Śledzimy was razem i oddzielnie. I gramy na koniec co? Może coś ze starej płyty. Ponieważ na trasie będziemy grali stare kawałki. Może Odyseusza. Co myślisz? No, wiecie, Odyseusz. Dobrze. Super. Justyna i Kuba byli ze mną. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.
Radio Campus. Same sztosy.